Wiesz, gdzie większość ludzi ma problem z medytacją? Żeby ją zacząć. Po prostu, żeby do niej usiąść. Albo ich to przeraża, albo jest to dla nich bardzo mało ważne. A zatrzymać się na chwilę potrzeba każdemu z nas. Umysł dostaje tak dużo bodźców na co dzień i tak każdego dnia, dosyć często przez parę lat, a może kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Bez świadomego zatrzymania, bez chwili wytchnienia. Druga rzecz, która wynika z tamtej, że nie potrafią ci ludzie posiedzieć sami ze sobą, posiedzieć w ciszy. Taka wewnętrzna cisza to coś nowego dla takiej osoby, która te kilkadziesiąt lat jest koło wrotku swoich myśli. Nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że może się na chwilę od nich odłączyć. Zatrzymać, poczuć siebie tak naprawdę. Pożyć w chwili obecnej. Poczuć swoje istnienie. Niby wydaje się to zwyczajne i proste, a mało kto to robi. Dlatego istotnym jest, aby nadać tej sytuacji pewną ważność, natomiast nie taką dużą, żeby ta ważność przerażała przed rozpoczęciem takiej praktyki. Wystarczy zatrzymać się na chwilę i po prostu pooddychać. Trzy świadome oddechy to niecałe 30 sekund. Wystarczy, że skupisz się na całym procesie wdechu, zatrzymaniu, wydechu i tyle. To tylko trzy oddechy. Postaraj się być uważnym przez cały ten proces. Trzech oddechów. Zacznij od tego na początek. Jeśli dłuższe medytacje, inne praktyki czy odsłuchiwanie dłuższych nagrań powodowało to, że szybciej zasypiasz albo odlatujesz swoją uwagą gdzieś w inne miejsca, a nie w sam obiekt medytacji. Dlatego zacznij od trzech świadomych oddechów. Złap się na tym, kiedy czujesz, że zaczynasz się denerwować. Albo po prostu, kiedy masz chwilę wolnego czasu. Przygotowujesz sobie posiłek, czy robisz kawę. Zatrzymaj się i zrób te trzy głębokie, pełne świadomości oddechy. Dzięki tej regularnej praktyce trzech oddechów zmieni się chemia twojego mózgu. Częściej zapanuje w nim spokój, zmniejszy się gonitwa myśli, poprawia się pamięć, szybkość uczenia nowych rzeczy, poza tym lepiej się śpi i częściej uśmiecha. Jeśli będzie ci trudno nawet z tymi trzema oddechami, potrenuj swoją uważność. Daj swojemu umysłowi jakieś zadanie, bo jeśli jest ci ciężko z tymi trzema oddechami, to znaczy, że masz bardzo rozpędzony umysł i teraz chcesz go zatrzymać, nie dając mu żadnej możliwości i drogi hamowania. To tak jakby auto jechało 350 na godzinę i miało stanąć w jednej chwili, w jednym momencie i w danym punkcie bez drogi hamowania. To jest niemożliwe. Dlatego i tutaj te pędzące myśli muszą mieć przestrzeń na to, żeby zwolnić. Taki trening uważności zamieściłam na grupie facebookowej Siła Równowagi. Znajdziesz go w zakładce Przewodniki, także zapraszam. Pamiętaj o oddechu. No i życzę ci miłego dnia.